Dzisiaj chciałem wytłumaczyć, jaka jest różnica między słowami mail i e-mail, bo prawie zawsze, jak jestem w Polsce i rozmawiam z Polakami po angielsku i oni mówią mail zamiast e-mail i wtedy to jest bardzo mylące. Instytut Lingwistyki przedstawia... To co to jest e-mail? Pewnie wiecie, że e-mail znaczy electronic mail. To czemu istnieje takie słowo jak electronic mail? Czemu mówimy, że ten mail jest electronic, znaczy elektroniczny? Przez to, że coś innego istnieje, które się nazywa mail. To co to jest mail? Mail jest poczta. Na przykład ktoś może powiedzieć: I got a letter in the mail. Albo, don't forget to check the mailbox to see if we have any mail. I to znaczy poczta. To jak będziecie rozmawiać z Amerykanami i im powiecie, że im wysłaliście mail, to oni będą myśleć, że wy coś fizycznie napisaliście i wysłaliście pocztą. I wiem, że po polsku mail i e-mail jest to samo. Ale hej, wy nie możecie decydować, jak my, jako Amerykanie, używamy angielskie słowa. Tylko dlatego, że wy używacie angielskie słowa po polsku, to nie znaczy, że to znaczy to, co dla was to znaczy. Ale też muszę powiedzieć, że mail to jest amerykańskie słowo. W Anglii oni mówią post. To oni mówią, I got some post in the mail. Albo nie, jak oni to mówią w ogóle? Nie mam pojęcia, co oni mówią, ale oni mówią post zamiast mail. Byście musieli zapytać jakiegoś Anglika, jak oni to używają, bo tak naprawdę nie mam pojęcia. A dla nas wszystko jest mail. Mailman, to jest listonosz. Myślę, że może czasami używamy słowo postman. Szczególnie może w dawniejszych czasach. Nawet jest taka piosenka Hey Mr. Postman, albo nie wiem, pewnie znacie tą piosenkę. I ta piosenka jest amerykańska. To my prawie zawsze mówimy mail albo mailman, ale jak mamy urząd pocztowy, to znaczy ten budynek, tam gdzie się idzie, żeby odebrać pocztę, to wtedy na to mówimy post office. Ale mi się wydaje, że Anglicy chyba w ogóle nie używają słowa mail, tylko może by używali słowo e-mail. To czemu e-mail się nazywa e-mail? Przez to, że e-mail było wymyślone przez Amerykanów. To oni pomyśleli, ha, co to jest? Jak możemy to nazwać? Pomyśleli, że hej, to jest tak jak poczta, to jest tak jak mail, tylko że to nie jest mail, to jest electronic mail, a to możemy na to mówić e-mail. To nie mówcie komuś, że im wysłaliście mail. Musicie zawsze powiedzieć e-mail. Bo inaczej oni będą myśleć, że im wysłaliście coś pocztą. Albo może w jakiś sposób zrozumieją, że wysłaliście im coś mailem, i po prostu będą myśleć, że nie wiecie, jak mówić po angielsku. Jakby Anglicy wymyślili e-mail, to chyba by się nazywało e-post? A dlaczego po polsku się mówi mail i nie e-poczta? Hej, wysłałem ci e-pocztę. Mam nadzieję, że to wam pomoże i hej, może już o tym wiedzieliście, ale się domyślam, że większość ludzi tego nie wiedzą i myślą, że mail i e-mail jest to samo, ale to nie jest po angielsku. To sprawdźcie pod tym filmikiem, tam zobaczycie linka w opisie. Mamy dla was 7-dniowe wyzwanie, a to wam pomoże poprawić wasz angielski. I też dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście, że mail nie jest e-mail. To dzięki, że oglądacie nasz kanał i zobaczymy się za tydzień. Na razie. Cześć.